Dobre. Ostatni dzień takiego wyrypu i robię sobie 2 dni wolnego. Moje nogi już kurwa odmawiają posłuszeństwa. Rower jeszcze bardziej. Mam nadzieję, że jeszcze wytrzyma ten dzisiejszy dzień. Jutro już też wracam do swojej pracy, więc jak przyjdzie mi wstać o godzinie 5, a podejrzewam, że wcześniej dzisiaj jak o 12 nie usnę, to nawet nie będę miał jutro siły, żeby gdzieś jechać. Zaczynamy dzień od pizzy z Placu Nowego, Pizza Topia, i chyba gdzieś w stronę Bitla będę z tym jechał, z tego co tak na szybko rzuciłem okiem, ale już sprawdzę. Kurwa, chrzela wszystko w tym rowerze. Nie, inna Ditla, na Krasickiego. No to dość fajna tracka, krótka. Fajny początek, podoba mi się. Jutro w ogóle jak wrócę z roboty, to muszę się wziąć za sklejanie tych filmików ostatnich. Bo mam tam ze 4 zaległe. Podjechałem dzisiaj znowu do tego Globu na Limanowskiego. Myślałem, że polatam się już z nowym pitaczkiem. Ale pani mi powiedziała, że dostawę plecaków mieli mieć w tym tygodniu, ale nie przyjechało. Najwcześniej można podejść zapytać po niedzieli. Powiedziała mi, że jak bardzo mi na czasie zależy, to mogę u partnera flotowego zakupić za 120 zł. Ja jej mówię, ja doskonale sobie zdaję z tego sprawę, że jest taka możliwość, ale czy u nich jako u Globo nie można by tego załatwić? No nie mówię, że za darmo, ale troszkę taniej. Ona mi mówi, że u nich wymienią za darmo, no tylko że trzeba będzie poczekać. I to ja jej mówię, że no, poczekamy, no. Kurde, nie chciałem jej mówić, ale jakbym miał wywalać kolejne 120 zł na plecach Globo, to już wolałbym dopłacić te 60 zł i wziąć konkurencyjny zielony. Dziękuję. Jebane co się dzieje z tym rowerem. Jak przestaje pedałować, to mi się z kurwysem chce rozlecieć. No się powie gdzieś kurwa od domu oddalać. Najgorzej, bo nie mogę zlokalizować co to jest. To oznacza, że coś jest nie tak z bębenkiem, z zapadkami. To chyba kurczę jedyna opcja. Kurwa, zawiozę to i spojrzę na to z boku. Dzień dobry. Proszę bardzo. Smacznego jedzenia. Nie wiem, kurwa, co jest z tym rowerem. Zrobię jeszcze jedno, jak będzie to samo, to odwołuję do chuja dzisiejszą jazdę. Chciało mnie rzucić na Zakopiankę. No, kurwa, nie z tym rowerem. Nie wiem, kurwa, czy rama gdzieś pękła, czy jaki chuj. Kurwa, przeszło mu. Odrzuciłem jedno zamówienie. No dobra, miejmy nadzieję, że wszystko będzie hulać. Jadę do Biedry. No, za karę miliardy Biedronkę chyba, kurwa. Teraz będę czekał 12 minut. Przyjrzałem nie z mojej winy opisałem. Dajcie mi spokój. Rower, kurwa, nie funguje. 0,66. Proszę.
Kulika, że kurwa jechać. Tylko pytanie teraz, co pierwszy klęknie, ja czy rower? Nie no, wjebałem się komuś na ogródek. Co jest do chuja? No nie, to jest przejście normalne. Wyżej to już chyba tylko w Wieliczce. Nie ta. Gdzie jest pierwsza? Gdzie jest pierwsza? Zajebiście. Kurwa. Proszę pana, mieszkanie numer 5 to ja gdzie ja znajdę? Tu jest mieszkanie 5, na tak? Pierwszym piętrze. Aha, bo tu właśnie po skrzydze patrzę. Ja tu mieszkam na tak na prosto na pierwszym piętrze. Super, dzięki panu. Dobra, dziękuję. Dobra, przepraszam, nie mogę znaleźć klatki. Bo ja zadzwoniłem w ogóle pod domem pod śmietnikami. Dziękuję pani bardzo, do widzenia. Trafiłem, dziękuję. Oni tam to jadę dalej. No i co, gdzie mam jechać, żeby było dobrze? Wyjadę tam do góry z powrotem. Tu raczej nic nie wpadnie. Ale mi się dzisiaj tereny trafiły. Jadę prosto, zjadę do Bielickiej. To może mi tam McDonald's spadnie. A. Szkoda komentować, kurwa. Stałem przed chwilą 2 minuty pod tym McDonald'em, że może coś padnie. Stwierdziłem, że pierdolę, jadę w stronę rynku. To przejechałem na drugą stronę ulicy i kurwa McDonald's. Ale jakaś bardzo krótka trasa. Z Wielickiej na Wielicką. No. Tak, wiem, że Wielicka jest w chuj długa, ale spod numeru 85 na 42. Dobry? JV? Jak? JV. JV, tak. Już gotowa, już daje. Ciepłe, a to Mhm, dobra. Dobre. Dobry, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, do widzenia. Co to się tam otworzyło? Co to będzie? Nerka mam z Dajworu. Na ulicę Gazową. Gazowa. To jest chyba gdzieś tu, gdzieś w rejonie Kładki. 257? 257. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Z Węgłowej na Klimackiego 8. Hamburgerek znowu. Co widzę, że ludzie odbierają stamtąd zamówienia. Jeszcze ani razu nie wpadło. Ciekawe co to jest. Akita ramen. Może Glovo tego nie ma po prostu. No, to jest ta babeczka co na rynku. Na Brackiej. To jest ta sama knajpa. Oni się wymieniają. I lecimy na Klimackiego. Nieopodal mego dobrego kolegi Jakuba. Zwanego Kubą. Kuba to jest taka osoba, która no miała zdatki na bycie youtuberem. Wspaniały gracz Counter Strike'a oraz Fortnite'a? Nie Fortnite'a. Jakaś taka kolorowa strzelanka. Został influencerem. Zrezygnował z YouTube'a. Pozdrawiam cię Kuba. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzięki bardzo, do widzenia. Kurwa, jak moje buty wyglądają. Ja pierdolę. Na pani tu przed chwilą miała. No i tu pani ma zamówienie. Jadę się na chatę wylać. Jak już tu jestem. I wpadła mi biedra. Więc dymam namateczny Tuchowska 4A. To jest kurwa znowu gdzieś na Woli Duchackiej. Kurwa znowu pod górę. Co ja mam z tą kurwa Wolą Duchacką ostatnio? Cały czas kurwa tam nie ciągnie. Tam jedzie, że cała dzielnica zajebana, śniegiem nieośnieżona. To jeszcze kurwa pod górę. Ja pierdolę, ten rower się rozleci dziś. Dzień dobry. 280. Wow. Karetka. Dwie straże. Tam jechali, coś się stało. No, następni jadą. Policja. To nie zazdraszczam tam ludziom wracającym z roboty. Tam są korki jak chuj i bez wypadku. Kurwa, z 8 strażaków przy aucie. Będą wycinać kogoś. Luknie tu z boku. Chuja widać, nie mam czasu. Jadę dla odmiany tamtędy. No to sobie ludzie postoicie trochę. Panu wystarczy już tej góry dzisiaj. Gdzieś ja już kurwa sił dzisiaj nie mam. Dobra, Mieciu, mijaj póki masz czas. No i elegancko, kurwa nóg.
dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Cały czas, kurwa, dostaję powiadomienie od Globu, że moje zarobki wzrosną ze względu na złą pogodę, kurwa. Co mi, kurwa, z tego, jak zamówień nie mam. No i co, znowu mi dało Biedronkę. A już tak byłem blisko tego maczka, myślałem, no da mi tego McDonalda w końcu. Chuj, dało Biedronka. Za to zamówienie pierwsze. Mszą się, co odrzuciłem. No mi sypać teraz Biedronkami cały czas. Że ta wygląda całkiem spoko, bo pokazuje, że na Kalwarisku będzie może z 300-400 metrów. No i zmienili mi. Nie na Kalwarisku. Jadę na Zabłocie. Ale tu w sumie lepiej chyba, bo więcej kaski wpadnie. W sumie niewiele dalej. Nie dotykam pedału, stuka. Nie siedzę tu na siodełku, stuka. Przytrzymuję hamulec. Też stuka. A powinno stukać bardziej, albo w ogóle przestać. Raz niby dobiega z przodu, raz ze środka, raz z tyłu. Chuj wie co to. To są te auta z wypadku tam. Pięć, sześć, osiem. 5, 6, 8. Dziękuję. Kurwa, nie wiem, czy nie trzeba zgłosić awarii sprzętu i wpisu do domu. Przecież się nie da jeździć. Dobra, pierdolę, zawożę to, zgłaszam awarię. Awarię bajka i zawijam na atę. Może go nawet jeszcze dzisiaj rozbiorę, zobaczę. Do widzenia. No i dobra, zgłosiłem awarię. Dzisiaj 105 zł. 3,5 godziny. Plus tam bonus 24 zł, to będzie 130. Z dwa dni przerwy to akurat zdążę zrobić z tym rowerem. I w sobotę ciśniemy dalej. Na R-ka.